Siemano, witam z kojeciku z Dark Souls 2. Otóż bez zbędnego przedłużania. Udam się prosto do wieży płomienia Heide, gdy właśnie tam ostatnio skończyliśmy. Nie tyle skończyliśmy, co po prostu weszliśmy do tej lokacji, no i jej dalej nie eksplorowaliśmy. A więc tak jest. Czeka nas teraz walka z pierwszym wielkim rycerzem, który jest upośledzony. Bądźmy szczerzy. Widzicie te ataki? My nawet nie musimy robić przewrotu, żeby ich unikać. Ile on ma HP? To jest po prostu... To jest żałosne, okej? Okay? Natomiast mam tutaj kolejnego rycerza, który już nie jest aż tak żałosny. Może nas naprawdę bardzo łatwo trafić. Jest po prostu potężny. Ale co ciekawe, nie daje nam aż tak dużo damage'a z tego co widzę. Okej, okay, to na pewno dużo damage'a. Ale dobra. Naprawdę czuję, że mam trochę zbyt wysoki level na tę lokację, gdyż... Ten przeciwnik wcale się mi nie wydaje aż taki potężny, serio. Dostaję do mnie mnóstwo damage'a, nie daje mi praktycznie żadnego. Co się stało? Mam trochę zbyt dobry armor. Gra przestaje być wyzwaniem. No więc... tak. Chodźmy w takim razie dalej. No i... jaka niespodzianka, kolejny rycerz. Nie wiem dokładnie jaki ten mam moveset, ale boję się, że mogę tutaj naprawdę bardzo łatwo spaść. Serio? Czy to jest kolejny taki? Pośledzeniec? Nie mówcie mi tylko, proszę. Nie. To jest zbyt proste, okej? Okay? To jest zbyt proste. Dźwignia, ale żal. A więc tak, pytanie. Otóż, dokładnie tam będzie walczyć z naszym kolejnym bossem. Widzicie tę niewielką arenę? Tam o. Tam idealnie pokrywa się teraz z moim kapeluszem. Teraz mój kapelusz jest na niej. Otóż, jeżeli pociągniemy za tę dźwignię, podniesiemy sobie swego rodzaju krąg, który to sprawi, że będzie nam trudniej spaść z tej areny. Ale jednocześnie będzie również i trudniej spaść bossowi. Czyli już mamy tak naprawdę dwa sposoby na pokonanie tego bossa. Albo zrobienie tego postu monoton z nim walcząc, albo sprawienie, żeby spadł. A więc tak, myślę, że pociągnę za te dźwignie, gdyż... boss cel nie jest aż taki trudny. Jest też żałośnie prosta, więc chyba mi powinno pójść to za pierwszym razem. Ale pewnie mam zamiar tutaj przebiegać. A więc trochę jeszcze kawalka z trochę większą ilością tych rycerzy. I tam mamy także, jak zapewne widzimy, leżącego smoka. Więc dobra, czy chcę biegać jak debil i walczyć z nimi trzema? Oczywiście, że tak, nie jestem mądrym człowiekiem. O, ten ma już trochę większy zasięg, jak zapewne widzimy. Ale pada bardzo szybko. Dobra, zacznijmy od tego. Wycofam się, żeby się tak delikatnie uleczyć. Już idą na mnie oczywiście. Ale są ci upośledzeni. I oni mają tak naprawdę 20 stawy ataków. Jeden z nich to są te upośledzenia cięcia, w których nie mogą mnie tak naprawdę prawie w ogóle trafić. Tylko, że walczę z dwoma naraz. Które naturalnie mogą. Ale ja, normalnie nie są zbyt wielkim zagrożeniem. Tak, chyba sami widzimy. Więc zobaczmy, co my tu mamy? Pakieta kula niebieskiego ołka, jak i również stare nogawice rycerskie. Zobaczmy to sobie. I tam tutaj defensa? Mniej niż to i do tego jest cięższe. I wygląda gorzej, a więc no, na pewno nie chcę tego nosić, bądźmy szczerzy. A więc tak, w tamtą stronę do jednego bossa, a w drugą stronę do drugiego. Moment, czy stąd? Tak, stąd przyszliśmy. A więc zacznijmy od tego. Tutaj chyba się wysunęła kolejna dźwignia. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak, tutaj. A więc podnieśmy sobie po raz kolejny arenę. No i tam już jest taka parę wejścia do tego bossa. No i see ya. Ale udajmy się teraz w lewo, gdyż jeżeli pokonamy bossa, który jest po prawej, ci strażnicy, którzy sobie tutaj pokojowo siedzą, będą wstawać. O, właśnie, ten jeden akurat wstaje. To jest akurat to skryptowane, żebyśmy po prostu mieli przedsmak tego, co nas czeka. No i czy chcę walczyć jednocześnie z nim, no i z tym dużym upośledzeniem? Gdyż... ja, chyba nie chcę. Wycofam się tu delikatnie, gdyż... ten wielki będzie szedł bardzo powoli. Właśnie, no i teraz mogę sobie spokojnie powalczyć z tym. Ale uwaga, ten już nie jest aż tak prosty. Dobra, zacznijmy od tego, bo już powoli mnie tak dogania, więc wolę się tak delikatnie wycofać, gdyż na pewno nie chcę z której spaść. I może sobie również bardzo łatwo zginąć od samego damage'a, który mi daje, gdyż już nie jest aż taki mały jak w wypadku tych gigantów. O, no proszę, wraca się. No to okej, okay. W takim razie tylko się zajmijmy tym. Powinno być takim easy. Tak, właśnie. Osobiście by ten moveset, to jest żałosne. To mnie prawie nigdy nie trafia. Moje prawie, gdy zapewne za chwilę mnie to trafi, żeby potwierdzić, że jednak jestem debilem, właśnie. Co my tu mamy? Kolejna podnieta kula.
Okej, okay, spróbujmy sobie teraz zobaczyć z tym, że rycerzem. Zobaczymy. Wrócił się chyba. Tak, wrócił się do samego początku. A zatem zobaczmy. Jest tam. Zaraz, już sobie nie siedzi. Zaraz, gdzie on po las? Tutaj! A to cwaniak, zaczaić się na mnie próbował. Tak się nie robi, tak się nie robi. To jest cios poniżej pasa. I ci rycerze. Jestem więc zadziwiony, jak bardzo ich moveset jest nieprzewidywalny. Mają jakieś takie dziwne cięcia, po prostu w jednej sekundzie stoją, a w drugiej wykonują atak. Znaczy, teraz nawet tego nie zademonstrował, ale bardzo często to właśnie robią. Mają takie dziwne cięcia wokół siebie. Na pewno są potężnymi wrogami, bądźmy szczerzy. Co tu mamy? Miecz z Heide, no proszę. Zobaczmy to sobie. Brzmi ciekawie. No i jak zapewne widzimy, mamy tutaj pełno różnego rodzaju broni. I miecz z Heide, damage jest słabszy, ale no proszę, daj też obrażenia od błyskawic. Interesujące. No więc, mam tutaj jakiś skarb, sprawdźmy to sobie. Nie jestem na pewno spaść. Okej, boskie błogosławieństwo. Dobrze. Więc udajmy się dalej. No i za chwilę czeka nas walka także ze smokiem, bo dlaczego by nie? Zobaczmy, 4 też wstaje. Wstaje, proszę. Czyli wszyscy w tę stronę wstają. I ten jest inny, ten ma włócznie. Dobra, szybko klejnocik, żeby zaraz nie trafił. Jakbyśmy miał tę większą arenę, że zaraz nie spadł. I sprawdźmy. Jaki on ma moveset? Okej, okay, dzika wokół siebie, po czym dostaje po plecach. Ale ma także jakiś tak dziwny atak z wyskoku. Ale okej, okay, pozwolę go wtedy przebić. No wstawaj, wstawaj. Okej, okay, to nie było aż takie złe. Ale przed nami jest smok, a więc... Tak, zapowiada się ciekawie. Stanowisko strzeleckie. Rzeczywiście. Kurde, rzeczywiście. No ale okej, nie będę takim noobem, nie będę dawał do smoka z łuku. Tylko, jak prawdziwy mężczyzna. Proszę, nie zabij mnie. Ała. Proszę, to mi trafi nawet kiedy wstanę. Tak, proszę, proszę, nie zaspam mnie tym. Dziękuję. O nie, 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 nie. Dobrze, dziękuję. Nie mam pojęcia, ile on ma HP. No proszę, ma taki delikatny tracking na tym nadepnięciu. Dobra, ile? Boże, dopiero połowę HP mu zjechałem. No ale to w końcu smok, nie ma co się dziwić. Na szczęście mam całkiem spory defense od fizycznych, a więc no... Takimi nadepnięciami robi mi aż tak dużo. Że to zaraz nie postanowił sobie podlecieć, na przykład nie zatkać mnie ogniem. Ale okej, tylko jeden hit, no i smok leży. Proszę bardzo. No jeśli oczywiście nie będzie respił, z kamienia smocze kości. Jak właśnie ktoś napisał, smocze kości służą do ulepszenia sobie broni z bossów. Nie wiem, czy planuję korzystać tutaj z jakiejkolwiek broni z bossów. Czy tam z bossa właściwie, bo nie ma tej broni z kilku bossów naraz, z tego co wiem. No ale tie. Przynajmniej w takim razie. Smok za pierwszym razem, no i czeka nas teraz oczywiście boss, jak się może łatwo domyślić. Możemy sobie oczywiście do niego od tej pory bardzo łatwo przybiegać, jeżeli coś spieprze. Już nie musimy walczyć oczywiście ze smokiem, to chyba oczywiście, że się nie będzie respił. Tylko wystarczy, że sobie przebiegniemy tych rycerzy. Jak i również dźwignia oczywiście już będzie wysunięta, plus ten most będzie opuszczony. Co się za te skrzynie? Mam tutaj kółko człowieka razy 5. No proszę. Przed tą bezcelowość to znaczy zwycięstwo. A więc sprawdźmy, z jakim to bossem się zmierzymy. Jest to stary zabójca smoków. Zapewne wiele osób już go zna. Ała. Jest to naturalnie Ornstein, prawda? Ktokolwiek kto grał w jedynkę chyba go kojarzy. Tylko w takiej srebrnej wersji. Tylko gdzie się podział Smaug? Co się dzieje? Ornstein, twój chłopak cię rzucił? Okej, okay, tego ataku nie kojarzę. Dobra, tylko 3 ataki. Zresztą 3 te. Jak śmiesz bezcześcić tę piękną świątynię? Ała. Jak śmiesz bezcześcić tak bardzo mnie? Dobra, to było głupie, to było głupie, to było głupie, to było głupie. Okej, na szczęście nie aż tak głupie jak on. Proszę, nie bij mnie za to. Ała. Dobra, muszę jeszcze się nauczyć temigać tak dokładnie uniki z jego włóczni. Gdyż ona mnie naprawdę bardzo często trafia. Ała. Właśnie o tym mówię. Kiedy walczyłem z nim moim Ultra Great Swordem, poszło znacznie łatwiej. Ale przyjęto na znacznie innym levelu.
Ała. O nie, nie żyję. Jestem martwy. Jestem martwy jak debil. Jestem tak bardzo martwy. Dobra, rzucił mną. Nie rzucaj mnie, proszę. Ornstein, nie rób mi tego. Dobra, uleczyć się szybko. Proszę, nie bij mnie w tym czasie. O nie. No. Stary, uspokój się, dobrze? Ja rozumiem, wkurzony jesteś, zerwałeś ze smogiem, no ale naprawdę, no. Nie musisz być, nie musisz tego odreagowywać na mnie, dobrze? Uspokój się. Proszę, uspokój się. Ornstein. Pierwsza śmierć na bosie. Tak szczerze mówiąc, chciałem przed walką powiedzieć, że jest bardzo prosty. No ale ostatnim razem walczyłem z nim, mając Greatsworda na chyba bodajże około plus 6, plus oczywiście, no chyba zbroję nawet taką samą, tylko jakiś cięższy hełm. A więc już nie jestem piękny. No ale to znaczy, że można sobie tak spokojnie tutaj przebiegać. Znaczy, przebieganie i na spokojnie, wybierz jedno. No ale okej. Jest to o tyle łatwiejsze do przebiegnięcia niż ten drugi boss, gdyż nie musimy walczyć z niczym specjalnie potężnym, tuż przed samą walką z bossem. Oczywiście czekają nas ci rycerze z Heide po drodze, ale myślę, że uda nam się ich nawet tak w miarę ładnie przebiec. Oby się udało, cholera. Miałem tego około 7000. No, come on, no. Stoisz w tych drzwiach, no myślisz, że jesteś fajny. Co ty, towarzysz z Skyrima jesteś? A więc ty, ja. Dwóch rycerzy z Heide. Za czym trzeba się uda to przebiec? Gdyż oni biegają trochę szybciej od tych debili. Ale okej, już jak z góry widzę, że być może się uda. O ile oczywiście nie spadnę jak debil. No i tak, już właściwie jesteśmy, prawie. Zobaczmy, czy nic za nami nie biegnie. Zresztą się wolałbym tego nie sprawdzać teraz, kiedy uciekam. A więc zobaczmy. Dobra, on już teraz niestety nie dopadnie. A więc dobra, Ornstein. Chodź tutaj. Ała. Tak, ten pierwszy atak zawsze mnie trafia. Muszę nauczyć się, jak dobrze timingować te przewroty, żeby unikać. Jak również nie być aż tak chciwym. Gdyż on ma bardzo dziwny czas wyprowadzenia ataków. Okej, to mi się nawet udało. Dobra, to też. Podoba mi się także ten pierścień, który mi zapewnia regenerację, gdyż dzięki temu nie muszę nawet sobie robić taki zbytni przerw na leczenie, jeżeli tylko trochę dostanę. Oj, no czuję, że ja bym sobie raczej nie poradził w Dark Souls 1, jeżeli musiałbym walczyć jednocześnie z takim gościem i jeszcze z grubasem. Ała. Ała, to nie uprzejme. Nie, jestem idiotą. Wow. Przejść lodowca za pierwszym razem, dwa razy pod rząd, a teraz ma problemy z cholernym zabójcą smoków. Brawo, Raven, brawo. Git good. Okej, nie trafili mnie. To było głupie. Okej, może nie aż tak. Ała. I przez ten cholerny napis odzyskiwania. Nawet nie będę próbował go parować, no wiem, że nie potrafię tutaj parować. Pod tym względem jestem parówą. Czy parowanie i parówa to dobra gra słów? Raczej nie. Żadna gra słów nie jest dobra. Tak, bij te filary. Co one ci zrobiły? Piękna architektura. Ty skurwysynie. Dobra, to chyba dobre momentem uleczenie się? Tak, idealny. Ała, ty parówo. Proszę nie bij. Uff, w ostatniej sekundzie. Nawet nie sekundzie. Dobra, to jest obszarówka jak nic. Uff, udało się. Myślałem, że to Smaug jest znany, przewracając się własną dupę. Coś od niego jednak podłapał, kurde. Nie traf mnie, proszę, nie traf mnie. Dobrze. Tylko postanowił, że się wkurzy na filary i je porozwala. Został mi już tylko klejnoty życia. Świetnie. Cholera. Trochę zbyt chciwo. Trochę zbyt chciwo, Raven. Zbyt chciwo za sterowanie. Tak, zwłaszcza, że mi się skończyła stamina. Okej, może się tak delikatnie oddalę. Tylko trochę. I niepotrzebnie się spojrzałem teraz na pasek HP bossa. To zawsze jest moją zgubą.
Kiedyś patrzę na pasek HP bossa i sobie myślę, czy jeżeli go teraz zaspamię, to wygram. Nie, bycie idiotą nigdy nie gwarantuje zwycięstwa. Nie. Po co ja to zrobiłem? Dobrze. Niepotrzebnie robiłem te dwa ataki. Fuck. Kurde, skończyła mi się stamina. Uff, dziękuję. A więc tak, udało nam się. Jej. Dusza starego zabójcy smoków, no i jak również stary pierścień L2. Nice. A więc, wow, pokonaliśmy go za trzecim razem, co jest naprawdę niesatysfakcjonujące. Ani trochę. Czy oni po mnie teraz biegną? Okej, chyba nie. A więc tak, to było żałosne. Nawet jeżeli mi się udało, przyznaję szczerze, to było żałosne. Transient beat. This is no place for begone. You are not needed. Dzięki. Tylko dlatego, że zginę aż trzy razy na tym żałosnym bosie, teraz jestem tutaj niepotrzebny. Dobrze. Też się wal. Tak się starałem. Parma kapłana, jak również pawęż. Dwie tarcze w jednej skrzyni. I co my tu mamy? Bym się śmiał, gdyby to był jakiś mimik czy coś. Pęknięta kula niebieskiego oka razy 3. Otóż tak generalnie. Wiem, co zrobi, żeby on do nas zagadał. Nie martwcie się, tylko teraz mi się tak za bardzo tego nie chce robić. Więc nie musicie mi tutaj dawać żadnych porad. Akurat w tej kwestii. Chociaż co do innych porad, bardzo chętnie przyjmę. A więc, jesteśmy przy ognisku. 27 tysięcy, nice. Przed tobą iluzja, oczywiście. A więc polewelujmy sobie trochę, czy chyba nie zdobyliśmy teraz żadnych ulepszeń. Zaraz, zacznijmy od tego. Co my tu mamy? Miecz piechura. Chyba nie o to żadnej specjalnie ciekawej broni. Właśnie, ciekawi mnie tak dokładnie, jak się prezentują falchiony pod względem damage'a. Gdyż te miecze próbowałem z nimi grać ostatnio, ale to mi tak za bardzo nie wyszło. 1200. Na pewno są bardzo tanie, ale jednocześnie lepiej skorujące zręcznością, której to nie mam teraz zbyt wiele. Nawet nie wystarczy, że korzystaj z jednego, nie mówiąc już o tronie nawet o żadnym power stansie. Rapiery też są całkiem ciekawe, ale mają za mały zasięg. Głowa. Strzały jeszcze mam, nawet z nich w sumie nie korzystam. Teraz, a co ulepszenie? Miecza jeszcze nie mogę, tak samo zaczynam jak zbroi. No nic. Więc chyba jedyne co mi zostaje to levelowanie. Więc nowy poziom. I zobaczmy sobie, co my tu mamy. Adaptacja. W sumie, jeżeli miałem 18 adaptacji, to mam już chyba 100 odporności na trucizny. I nie wiem, czy to jest pod względem procentowym. Czy to oznaczało, że taka padania byłby już właściwie niezatruwalny? Chociaż nie, to było też zbytnio głupie. No właśnie, odporność na skamienie jest już 116. A jest to na pewno nie jest procentowe. Nie, siła 11. Czy potrzebuję więcej? Mógłbym sobie trochę wbić w zręczność, żeby mieć na te falchiony, gdyż to kusi w cholerę, bym powiedział. Ale mój miecz w sumie jest jak na razie spoko. A więc chciałem mieć na pewno trochę więcej kondycji, to się zawsze przydaje. Do 25 w sumie. Tak, czysta kondycja. Na przewroty i ataki, na moje głupie błędy. Ona przez chwilę wyglądała... Dobra, przez chwilę się zdawało, że ona ma taką strzałę wbitą w kark. Bo to tylko jakieś, nie wiem, wiszące coś. Co to tak właściwie jest? Taka miniaturowa miotełka. Która z jakiegoś powodu jest przyczepiona do niej. Więc tak, zobaczmy sobie. Chyba ten pan tutaj nie sprzedaje jeszcze żadnej nowej zbroi czy coś. Więc ja raczej nie. A więc... Ja i tak w sumie teraz nie ma żadnych dusz. Mógłbym sobie wszystko skonsumować dusze z bossów, gdyż mam już teraz całkiem sporo. Jak również te normalne dusze, właśnie, kompletnie o nich zapomniałem. A więc... tak. Chyba jeszcze teraz nie będę sobie żadnej z tych rzeczy robił. No się drzewo olbrzymów, właśnie. Zacznijmy od tego. To chyba dobry moment, żeby stać się znowu pięknym. Tak lepiej. Proszę. Wiem, że jeszcze nie miałem aż tak mało HP, ale tutaj chodzi o to, żebym po prostu pięknie wyglądał, okej? Okay? To nie chodzi o coś takiego jak więcej HP i tak dalej,
której chodzi o to, której chodzi o tę twarz, o ten uśmiech. Ale w każdym razie, myślę, że to odcinek już tutaj mogę tak naprawdę zakończyć. Nie wiem, jak dużo TKP z niego planuję wycinać. Gdyż na pewno wytnę to drugie dobieganie do bossa, więc to raczej nie będzie miało zbytniego sensu. No więc, ja. Tak, chyba ten odcinek już tak naprawdę mogę sobie zakończyć. To było na tyle. Mam nadzieję, że się spodobało. Na razie!